Wyobraźmy sobie, że otwieramy fabrykę butów i zastanawiamy się, jaka będzie optymalna wielkość produkcji, przy której zysk z naszej fabryki będzie maksymalny. Czyli powiedzmy, że x to jest liczba wyprodukowanych par butów wyrażona w tysiącach, czyli x to są tysiące, to są tysiące par butów. Tysiące par butów. No i powiedzmy, że mamy który od nas kupi te buty, niezależnie od tego, ile ich wyprodukujemy, i będzie je dalej dystrybuował po sklepach, i on zapłaci nam cenę hurtową 10 zł za, za parę butów, czyli nasz przychód, P od X, to jest przychód, to będzie 10 razy X, to jest funkcja, która opisuje nasz przychód. No, jeżeli x to są tysiące par butów, no to jeżeli x jest równe 1, to znaczy, że sprzedajemy 1000 par butów, mnożymy to przez 10, czyli dostajemy 10 tysięcy złotych. Jak x jest równe 2, to dostajemy 20 tysięcy złotych. Czyli ten nasz przychód, który tutaj napisałem, jest wyrażony w tysiącach złotych. Jednostką tej funkcji P są tysiące złotych. No dobrze, ale są też koszta, no bo musimy w ogóle uruchomić naszą fabrykę, zainwestować jakieś pieniądze. Musimy zatrudnić ludzi, musimy płacić pensje, musimy płacić rachunki za prąd, za wodę, za różne takie rzeczy, podatki i tak dalej. Więc będziemy też mieli koszt. No i powiedzmy, że jak się uwzględni wszystkie te składowe, które wymieniłem i których jeszcze nie wymieniłem, a których jest na pewno dużo więcej, no to dostajemy taką funkcję kosztów, która wyraża się takim wzorem. x do trzeciej odjąć 6x kwadrat plus 15x Czyli takim wzorem w zależności od x wyraża się funkcja kosztów. Już nie wnikamy teraz, jak to zostało wyliczone, po prostu ktoś usiadł, dokładnie policzył wszystkie, wszystkie koszta i wyszła mu taka funkcja. No i teraz my się zastanawiamy, jaka będzie optymalna wartość x, przy której nasz zysk będzie maksymalny. Na co to jest zysk? No, zysk to jest różnica pomiędzy tym. Co wpływa, czyli tym, co dostajemy ze sprzedaży butów, a tym, ile musimy ponieść, jaki koszt musimy ponieść. Czyli to jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami. To, co nam zostaje, to jest nasz zysk. No dobrze, no to musimy znaleźć maksimum takiej funkcji. No to teraz przepiszę tutaj, jaki jest wzór tej funkcji, której maksimum będziemy poszukiwać. No więc ta funkcja ma taki wzór, to jest 10x. Odjąć to, co tutaj mamy, czyli minus x do trzeciej dodać 6x kwadrat, odjąć 15x. Tutaj mogę jeszcze uprościć wzór tej funkcji, z od x to będzie, no bo mogę te dwa wyrazy do siebie dodać, czyli będziemy mieli minus x do trzeciej, dodać 6x kwadrat, odjąć 5x, bo 10 odjąć 15 to będzie minus 5. No, i to jest pewna funkcja, której maksimum musimy znaleźć. No i skorzystamy tutaj z, z tego, że znamy rachunek różniczkowy. Wiemy, że maksimum takiej funkcji to może być tylko w takim punkcie, w którym pochodna się zeruje. No to obliczymy teraz pochodną tej funkcji. Znajdziemy punkty krytyczne, czyli te, które są podejrzane o to, że tam może być ekstremum, i zbadamy, czy tam jest ekstremum, czy nie w tych punktach. No to pochodna naszej funkcji będzie się wyrażała takim wzorem. Pochodna x do trzeciej to jest 3x kwadrat, czyli mamy minus 3x kwadrat. Pochodna x kwadrat to jest 2x razy 6, to będzie plus 12x. No i pochodna x to jest 1, czyli to będzie minus 5. To jest pochodna. No i teraz musimy znaleźć jej miejsca zerowe, czyli rozwiązać takie równanie. Plus 12x odjąć 5, to, to ma się równać 0. No teraz dla estetyki może ja podzielę przez minus 1, żeby tutaj mieć Dodatni współczynnik przy najwyższej potędze. To nie ma żadnego znaczenia, ale ja wolę to mieć tak zapisane. No i co? Obliczymy sobie deltę. Czyli delta to będzie tak. Minus 12 do kwadratu. Odjąć 4 razy 3 razy 5. To ile to będzie? 12 do kwadratu to jest 144. Odjąć 4 razy. 5 to jest 20, razy 3 to jest 60. Odjąć 60, czyli to wychodzi 84. No to będziemy mieli dwa pierwiastki. Może różnymi kolorami je napiszę. Pierwszy pierwiastek, x1, to będzie ten współczynnik z minusem, czyli minus, minus 12 będzie plus 12. Odjąć pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 84, i podzielić przez dwa razy ten współczynnik przy najwyższej potędze, czyli przez 6. No, a drugi pierwiastek, to będzie to samo, tylko z plusem. Plus pierwiastek z 84 przez 6. No i zauwa zauważmy, że 84 to jest 4 razy 21. Czyli jak tutaj dopiszę pierwiastek wszędzie, no to 84 to jest dwa pierwiastki z 21, bo z czwórki się da wyciągnąć pierwiastek, czyli mogę to uprościć troszkę napisać, że to jest. 12, dodać dwa pierwiastki z 21 i to podzielić przez 6. No to jeszcze mogę skrócić przez 2, czyli będę miał 6, dodać pierwiastek z 21 podzielone przez 3, i analogicznie dla tego pierwiastka x1 mogę napisać, że x1 to jest 6, odjąć pierwiastek z 21 przez 3. No i to są dwa punkty krytyczne, które podejrzewamy o to, że tam może być ekstremum. No, i to są dokładne wartości tych, tych argumentów, dla których ten punkt krytyczny jest osiągany. Możemy teraz na kalkulatorze obliczyć sobie przybliżone wartości, i to właśnie teraz zrobię. No to zacznijmy od tego pierwiastka x1, czyli będzie tak. 6 odjąć pierwiastek z 21, całość podzielić przez 3, to będzie. 0,472. Tyle sobie przepiszę cyfr po przecinku, czyli x1 jest w przybliżeniu. 0,472. Pamiętam, że x jest w tysiącach, czyli trzy miejsca po przecinku, no to będziemy akurat mieli w jednostkach, w całych parach butów. W jednostkach całych par butów. No i teraz ten drugi pierwiastek. To będzie 6. Dodać pierwiastek z 21 i całość podzielić przez 3. Czyli to będzie 3,528 w zaokrągleniu. Czyli to będzie x2 jest w przybliżeniu równe 3,528. No dobrze, teraz musimy sprawdzić, jakiego rodzaju punkty krytyczne tutaj mamy. Czy mamy tutaj minimum, maksimum w którymś z tych punktów, czy w ogóle może któryś z tych punktów nie jest punktem ekstremalnym. No żeby to zrobić, to możemy różne kryteria stosować. Ja tutaj powiedzmy, że obliczę drugą pochodną i sprawdzimy sobie znak drugiej pochodnej. Druga pochodna to będzie pochodna tej funkcji, bo to jest pierwsza pochodna. Pochodna x kwadrat to jest 2x, razy minus 3 to będzie minus 6x dodać 12 po prostu. I to jest druga pochodna. No i to, co teraz musimy sprawdzić, no to musimy zobaczyć, jaki jest znak tej drugiej pochodnej w tych punktach, czyli ile jest równa pochodna, a właściwie jaki jest jej znak w tym punkcie x1. No to jest trochę mniej niż pół. Ten x1 to x1. Jak pomnożymy to przez minus 6, to będę miał 6 razy mniej niż pół, to jest trochę mniej niż 3. Więc jak tu mam liczbę z ujemną minus trochę mniej niż 3 jak dodam do tego 12 no to niewątpliwie to będzie liczba dodatnia nie muszę obliczać dokładnej wartości wystarczy mi wiedzieć że to jest liczba dodatnia czyli tutaj ta druga pochodna w tym punkcie będzie dodatnia a w tym punkcie ta druga pochodna jaki będzie miała znak tu mam 3,5 i tak dalej czyli to jest trochę więcej niż 3,5 3,5 razy 6 2 razy 3,5 to jest 7, a 3 razy 7 to jest 21. Czyli tutaj będę miał minus trochę coś większego niż 21, bo tu mamy trochę więcej niż 3,5. Więc jak do minus 21 dodam 12, no to nadal to będzie liczba ujemna. Nawet tutaj mam trochę więcej niż minus 21, więc to na pewno będzie liczba ujemna tutaj. No więc teraz zastanówmy się. Jak druga pochodna jest dodatnia, no to wiemy, że wtedy funkcja jest wypukła. Funkcja tutaj jest wypukła w otoczeniu tego punktu x1. Czyli jej wykres wygląda jakoś tak. Czyli tutaj będziemy mieli minimum w tym punkcie. Tutaj będziemy mieli minimum. A jeżeli druga pochodna jest ujemna, no to funkcja jest wklęsła. Funkcja jest wklęsła, więc jej wykres ma taki przebieg. Czyli tutaj będziemy mieli maksimum w tym punkcie x2. No i to jest to, czego szukaliśmy, bo my szukaliśmy właśnie maksimum. I to maksimum mamy tutaj o. No, na zakończenie obliczmy sobie, jaki jeszcze będzie ten nasz maksymalny zysk, który uzyskamy przy takim wymiarze produkcji, jak tutaj obliczyliśmy. No to weźmy sobie kalkulator i obliczmy ten zysk. Czyli trzeba wstawić tę liczbę do wzoru naszej funkcji, który tutaj mamy. Czyli to będzie minus 3,528 do potęgi trzeciej dodać 6 razy 3,528 do potęgi drugiej, odjąć 5 razy 3,528. To ile to wychodzi? 13,128. Czyli ten nasz zysk maksymalny z, gdzie to napisać? Tutaj napiszę z od X2 to jest 13 tysięcy. Ile tam było? 128. 128. Mówię 13 tysięcy 128, dlatego że przypomina, że nasza funkcja z była w tysiącach złotych. Czyli jeżeli wartość tej funkcji z jest 13,128, to znaczy, że wartość naszej produkcji to jest 13,128. 1128 zł. No więc udało nam się rozwiązać kolejne zadanie z optymalizacji.